Dobry wieczór Państwu, witamy. Powolutku zbliża się połowa grudnia. Pewnie już myślimy o świętach i Sylwestrze, ale my jeszcze pomyślimy o tym, co w ciągu najbliższych dni, chociaż właśnie o Sylwestrze też nie zapominamy. Jesteśmy w kinowej sali wraz z dyrektorą Polskich Heliosów, panią Joanną Domagałą. Dzień dobry, pani dyrektor. Bo znowu przed nami ciekawa końcówka roku, ale jak to zwykle bywa, wróćmy, bo jak spotykamy się z panią dyrektor, to zwracamy uwagę na to, że kino staje się swoistą sceną. Tak. No i teraz dzisiaj też będzie okazja powiedzieć, zwłaszcza, że na dniach czeka nas kolejny fragment bardzo tego ciekawego projektu, o którym mówimy podczas naszych spotkań, prawda? Tak, to ostatnio bardzo często mówimy o tym projekcie, bo on naprawdę rozwija się niesamowicie i to, co proponujemy, jest spektakularne. I tak teraz będzie na koniec tego miesiąca, ponieważ na początek 15, 16, 17 pokazujemy anim. Akire. To jest film z bardzo długim stażem, bo po 35 latach po raz pierwszy jest pokazywana na dużym ekranie, a ma w sobie wszystko to, co w tym gatunku jest najważniejsze, bo i obraz jest taki postbojenny i jest ta walka jednostki z ogółem i są siły magiczne. Wszystko to, co w anime jest najpiękniejsze i najważniejsze, więc ja myślę, że fanów nie muszę przekonywać. Na dużym ekranie a zobaczyć... Chciałem zapytać, czy to się sprawdziło, ponieważ rozmawialiśmy o kilku bardzo ciekawych produkcjach, prawda, pamięta pani? No i zawsze zastanawialiśmy się, czy będzie ta grupa tych widzów, bo to są jednak też widzowie, no nie powiem, nie użyję słowa specyficznie, ale tacy, którzy po prostu kochają ten fragment, co by nie powiedzieć, jednak też sztuki. Kinowej. Oczywiście, że tak. I muszę powiedzieć tak, że jest stała grupa, która ogląda wszystko, co z tego gatunku pokazujemy, a w zależności od tego, jaki film pokazujemy, czy on jest spektakularny, tak jak w przypadku teraz Akiry, to dochodzą dodatkowe osoby i ta frekwencja znacząco rośnie, a jeżeli nie, jeżeli to jest tylko jakaś przypominajka albo coś, co odświeżamy, to wtedy ta widownia zdecydowanie spada, ale to jest stałe grono, które zawsze na ten gatunek filmowy do nas przychodzi, więc w przypadku Akiry zachęcam wszystkich tych, którzy nawet jeszcze z tym gatunkiem nie zmierzyli, bo warto z tym filmem zacząć przygodę. Tak zwana legenda. Tak zwana legenda na naszych ekranach, więc to jest coś niesamowitego. Ale tak samo jeszcze, jeżeli chodzi o Helios na scenie, 16 live w naszym kinie tutaj w Karolince zapraszamy na 17 Tour, czyli to znowu K-pop wraca. To też jest specyficzna, zorganizowana grupa, która przychodzi do nas poprzebierana na te seanse, która te koncertowe live'y naprawdę przeżywa w 100%, więc to są okrzyki, zabawa na sali kinowej i świetnie to się odnajduje, więc zapraszam na 70 Tour. To jest taka grupa, którą trzeba przyjść i zobaczyć, jeżeli ktoś K-pop, czyli koreański pop, docenia, zapraszamy, bo w live'ie to jest tak, jakbyśmy na tym koncercie Proszę byli. Proszę pani, teraz nawet na obrady Sejmu chodzi się do kina, więc... Dokładnie, u nas jeszcze nie było, ale kto nie wiadomo. Nie mówimy nie. I ponieważ teraz już połowa miesiąca, dokładnie proszę państwa niemalże, to powiedzmy tym, co nas czeka na koniec miesiąca, bo za chwilę święta i Nowy Rok, wiemy, że do Sylwestra się przygotowujemy jednak i też nie na ostatnią chwilę, a zawsze też prezentowaliśmy państwu ten projekt sylwestrowy, bo to były też te maratony sylwestrowe. Tak. I jak popatrzyłem i przygotowywałem właśnie opisy do tych dwóch zestawów, zapowiada się bardzo ciekawie, bo ja aż żałuję, że nie można byłoby jednocześnie być na dwóch. Fajne w sylwestrowych maratonach jest to, że to są zawsze, proszę państwa, przedpremiery, premiery, czyli filmy, które można czasami wyjątkowo tylko w tą jedną noc w Opolu zobaczyć, więc zapraszamy, żeby coś dla siebie wybrać. Pierwszy zestaw, taki bardziej dla mnie kino ambitne, bardziej wyszukane, to pierwsza propozycja Ferrari, o tym filmie będziemy jeszcze mówić, więc tylko zagajmy, że on na Sylwestra również do zobaczenia. Film oczywiście około 21:45 się zaczyna, potem mamy przerwę na odliczanie, na symboliczną lampkę szampana i po północy, gdzieś tak 15-20 minut, zaczynamy drugi film i w tym zestawie, drugim filmie będzie Dream Scenario i też to będzie ciekawa propozycja, przede wszystkim dla Nicolasa Cage'a, który właśnie chciałem zapytać, bo pani zastanawia się, czy to jest odrodzenie Nicolasa, które to jest następna sprawa. Na pewno film taki troszkę jak dla mnie psychodeliczny, przekręcony, bo tam będzie troszkę pomieszania rzeczywistości i snów. No i ta rola Nicolasa Cage'a, który proszę państwa nagle jest przeciętnym profesorem na jakimś uniwersytecie i nagle niespodziewanie zaczyna się śnić różnym osobom. I co to spowoduje? Proszę przyjść zobaczyć. Myślę, że będzie to ciekawa propozycja. Pomysł na pewno na film bardzo ciekawy. A drugi zestaw jest coś innego. Bardziej zupełnie rozrywkowy, taki swobodny, komediowy. Chyba mój wybór na Sylwestra byłby jednak ten. Pierwszy film to Fuchs 2. Tak, proszę państwa, kto oglądał Fuchs 1, ja mogę tam podnieść rękę do góry. Bo 25 to był, lat temu. Dokładnie. I to był film, który był bardzo świeży, jak pojawił się na ekranie. Tą taką komediowością i sensacyjnością porwał moje serce.
A teraz 25 lat potem i co się dzieje? No nasz główny bohater ma syna i ten syn, no mając takiego ojca, też który musi tak mieć 18 fuksa. Lat świętował, musi oczywiście sobie tutaj też zabłysnąć. Dobra obsada. No Maciej Sztur, oczywiście Maciej Musiał, którego syna gra, no i w tle między innymi Janusz Gajos, którego Gajos, no, uwielbiam. Pazura, rzadko bywa na ekranie teraz, czy Radosław Pazura, więc Fuks 2 to pierwsza propozycja. A drugą propozycją, proszę Państwa, czyli tym filmem Po północy, będzie oczywiście też przedpremierowo Pierwszy gol. No i to też będzie historia, chyba dla mnie duże zaskoczenie, bo w jednych z głównych ról Michael Fassbender, no dla mnie też jeden z ukochanych aktorów. A sytuacja, no i troszkę jest taka z przymrużeniem oka, ale no drużyna samoamerykańskie, która spektakularny sukces osiągnęła, czyli w eliminacjach 31 goli straciła, nie strzeliła żadnej bramki i ma życiową szansę zmienić coś, zatrudniają fantastycznego trenera i czy strzelą tą bramkę. Czyli zestaw naprawdę raczej rozrywkowy, taki przyjemny, śmieszny, ten drugi, Fuks 2 oraz pierwszy gol. Tak jak mówię, wybrać można albo bardziej poważniejsze kino, albo bardziej takie rozrywkowe. Dla mnie Fuks 2 i pierwszy gol to chyba byłby mój wybór. Fajną rzeczą jest też, to też chcę Państwu powiedzieć, że w tym roku pierwszy raz ten maraton sylwestrowy w naszym kinie Karolinka zagramy na sali Dream. O. Więc nie, że polecam, że można rozłożyć fotel i sobie zasnąć i przespać jak północ. Jak na Sylwestra, jak? Ale naprawdę, naprawdę myślę, że warto się nad tym poważnie zastanowić. Już można te bilety kupować, więc kto jeszcze nie chce tańczyć na Sylwestra, to my się przypominamy. Mamy super ofertę. A my też mamy tradycyjnie dla Państwa niespodziankę, jak to bywa. Nie będzie to co prawda zaproszenie na ten sylwestrowy maraton, ale będą to upominki od Heliosa tradycyjnie łącznie z biletami, więc tak na dobre zakończenie roku, Pani Dyrektor, żeby ktoś mógł otworzyć wrota znowu w nowym roku kina, pytanie. To jakie pytanie konkursowe go czeka? Pytanie następujące. Trzeba wymienić przynajmniej jedno nazwisko aktora, który wystąpił zarówno w pierwszej części Fuks, jak i Fuks 2. Jest tam kilka nazwisk, które się powtarza, więc wybrać będzie łatwo, a potrzebne nam jest to jedno nazwisko. No to proszę bardzo, już teraz Państwo mogą pisać. Proszę bardzo, czas na seans, @czasnaopole.pl. Jak zwykle dwie pierwsze poprawne odpowiedzi honorujemy upominkami od sieci kin Helios. No a my w tym roku nie mówimy Państwu absolutnie do widzenia, bowiem spotkamy się jeszcze i przed świętami, i po świętach, i na koniec roku, więc jeszcze tych filmowych spotkań w grudniu mnóstwo przed nami. Dyrektor Polskich Heliosów Joanna Domagała. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Dziękuję, dziękuję również. Państwa zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień.